Witajcie w poranniku. Tutaj Ziggy z Teksasu. Nadaję jak zwykle ze Spring Branch w środkowym Teksasie, tuż na północ od San Antonio. I dziś znów jestem na dworze. Słuchajcie, pogoda. Pogoda to sprawia. Jest poranek, obserwuję ptaki. Dziwne, bo wróble są tutaj, co jest niespotykane, ale właśnie widzę wróbla w tej chwili. To jest taki europejski wróbel, który zawędrował tutaj przybleszony razem ze statkami, ale jest ich niewiele. I to, że jego tutaj widzę, to jest dla mnie tak jak zobaczyć jakiegoś egzotycznego ptaka w Polsce. Ale jest. Może jakiś znak? Nie wiem. Słuchajcie, mam dzisiaj kolejny temat, kolejną audycję, właściwie już zasadę piątą z tych naszych 10 zasad życia. Ja bym powiedział takiego prawdziwego życia. I zasada piąta jest niezwykle krótka, więc gdybym ją miał omówić i skończyć porannik, to trwałby 5 minut. Więc będę jeszcze miał dzisiaj trochę innych tematów, a na koniec przypomnę o tej zasadzie i zacznę od niej. Lubicie się bawić? Bo ja tak. I zawsze dbam o to, żeby zabawy, które lubię, coś wnosiły. Jak na przykład taniec. Taniec to może by się wydawać dla kogoś, kto nigdy tańca nie widział, taka bezmyślna, nieprzewidywalna forma, w której ludzie drgają, zataczają kręgi, poruszają ci dziwnie. Ale taniec jest jednocześnie bardzo pożyteczny, bo nie tylko wzmacnia nasze ciało, ale też daje poczucie wspólnoty, kiedy tańczysz z partnerem albo w kółku, poczucie rytmu, wyzwolenia, radości, bardzo pozytywnych uczuć. To jedna z form zabaw. Ja dlatego podziwiam, a jednocześnie namawiam też ludzi, którzy tego nie robią. Podziwiam ludzi, którzy są inwalidami albo w jakiś sposób ograniczeni, na przykład ruchowo, a uczestniczą w tańcu, w zabawach. I ja wiem, że wy już o tym słyszeliście, ale przypomnę to jeszcze, że kiedy idziemy z moją Lucy na organizowane przez takie miejsce niedaleko mnie, miejsce, które nazywa się 65 i więcej, czyli miejsce, w którym może przyjść i przebywać każdy, kto skończył 65 lat. Może być członkiem albo tylko osobą, która wizytuje, przychodzi tam zobaczyć, poglądać, odwiedzić kogoś. Ale dwa razy w miesiącu to miejsce organizuje spotkania taneczne dla wszystkich, dla każdego. Dla 11-latka, 30-latka, 50-latka i 100-latka. I wiecie co? I tacy też tam przychodzą. Przychodzą ludzie bardzo młodzi, czasami w parach, czasami pojedynczo, czasami przychodzą z dziadkiem lub babcią, bo dziadkowie chcieli się zabawić. Dziadkowie, którzy mają już 80 kilka albo 90, ale tańczą, poruszają się. I to jest ta nie jedyna zresztą wartość w tańcu. Ruch, ćwiczenie fizyczne, wspólnota, radość, uśmiech, czyli to wszystko, co tak bardzo jest nam w życiu potrzebne. Zabawa. Jak brzmi ten piąty punkt? Jego tytuł jest prosty. Punkt piąty. Zabawiaj. I jest on ujęty w sensie zabawiania kogoś, ale też zabawiania samego siebie, ażeby być w stanie zabawy. My tak bardzo komplikujemy życie,
że podchodzimy do niego z wielką powagą, z takim czasem jakby nawet oddaleniem od jego rzeczywistości, jakby to było coś trudnego, nieznanego, przerażającego, ale życie jest grą, jest zabawą. Tak naprawdę przyszliśmy po to, żeby doświadczyć tej zabawy w tym życiu. Nie zawsze nam się to udaje. Komplikujemy życie na wiele sposobów. O, znów przyleciał. Teraz są 2 wróble. Oj, coś z tego będzie. Przeczytam. Tak. Częścią Twojego ziemskiego zadania jest odwrócić uwagę i przekierować punkt skupienia innych ludzi oraz samego siebie. Zabawianie jest celowe i ma pocieszyć zmęczonego, uspokoić sfrustrowanego, pocieszyć chorego i być ujściem dla kreatywnego wyrażania się. To jest pierwsze zdanie z tego punktu. Popatrzcie, jak ono bardzo mocno wiąże się z poprzednimi punktami, kiedy mówiliśmy o kreatywności, punkt pierwszy. Czy też pocieszaniem, bycie pomocą dla innych, poprzednie punkty. Kolejne zdanie brzmi tak. Zabawianie siebie samego może pomóc w samodyscyplinie i dojrzewaniu emocjonalnym. Wyzwanie nadchodzi, gdy uczestniczymy tylko w pozytywnym zabawianiu i nie zawsze pozostając w roli tego, który jest zabawiany. Zabawianie może być wyjątkowo mocnym wpływem, ale nie może być oddzielone od odpowiedzialności. To jest to ostatnie zdanie, szczególnie jest bardzo ważne. Zabawianie może być wyjątkowo mocnym wpływem, ale nie może być oddzielony od odpowiedzialności. Czyli to nie chodzi o taką pustą zabawę, nie niosącą nic ważnego, nic szczególnego, nic pożytecznego, ale chodzi o to, ażeby z takiej zabawy zawsze wynikała jakaś korzyść, czy to dla ciała, czy to dla ducha tej osoby, która zabawia, lub też osoby zabawianej. Jeśli jesteście w wieku takim jak ja, czyli słusznym, to spójrzcie na życie tak, jeśli otaczają was dzieci albo wnuki, zaproście ich do zabawy. To może być ten rzeczony taniec, o którym ja tak często mówię i który lubię, ale to może być po prostu spotkanie po to, by pograć w warcaby albo w młynka, albo po prostu wyjechać nad wodę, nie wiem, na łódkę, pomoczyć nogi w wodzie, a może wziąć wędkę i spróbować tam pomoczyć tego kija. A to wszystko jest zabawą. Życie jest zabawą. Nie bierzcie życia tak poważnie. Kiedy życie jest poważne, to należałoby stanąć trochę w perspektywie do naszego życia, w oddali, spróbować oddalić się od niego i zobaczyć, dlaczego ono się stało takie poważne. Co w naszym życiu było takiego, że to życie stało się znojne, trudne, poważne, a może to jest tylko nasz odbiór. Pamiętajmy o tym, że nic, co znamy, nic, co wiemy, nie jest takie, jak myślimy, że jest. Życie naprawdę nie jest poważne. Życie jest grą. Życie jest zabawą. Bawcie się. Ale to nie koniec porannika, bo chciałbym jeszcze dzisiaj porozmawiać o rzeczach, o których rozmawiałem kilka poranników temu i zamieściłem takie fakty z naszego życia, ludzkiej cywilizacji, że miały już miejsce w naszym świecie takie zdarzenia nieprzewidywalne, wynikające z tego, jak funkcjonuje nasze Słońce, nasz układ planetarny, ale bardzo mocno oddziałujące na Matkę Ziemię, na nas samych.
Myślę o rozbłyskach słonecznych. Mówiłem o tym, że historycznie już kilka razy zdarzyło się, że punktowo niektóre miejsca na Ziemi zostały pozbawione prądu. To były noce ciemności. Tak było w Quebecu chyba w 1989 roku, jak dobrze pamiętam. Ale też lata 50. Illinois, okolice Wisconsin chyba dostały mocno w kości, dlatego że rozbłysk słoneczny usmażył całą elektrykę, czy też elektronikę wtedy jeszcze w powijakach. No i dlaczego o tym mówię, słuchajcie, bo mam świeżą wiadomość o bardzo potężnym rozbłysku słonecznym. Trochę mam żal do gazety niby naukowej, która o tym pisze, bo nie podała, jakiej był klasy ten rozbłysk. Rozbłysk był 23 lipca, teraz, kilka dni temu. No i w artykule jest informacja o tym, że Ziemia cudem uniknęła uderzenia niewiarygodnie potężnego strumienia wyrzutu masy koronalnej. To był wybuch na Słońcu, ale on różnił się od poprzednich wybuchów kilkoma szczegółami, co mnie bardzo zastanowiło, bardzo. Przede wszystkim prędkość. Ponad 1500 km na sekundę. Taki rozbłysk z pewnością wywoła, czy wywołuje burze geomagnetyczne, ale też może mieć katastrofalne skutki dla naszej technologii. Nie tylko infrastruktury, która jest na orbicie wokołoziemskiej, ale przede wszystkim dla technologii naziemnej. Może uszkodzić satelity, może uszkodzić wszystkie systemy komunikacyjne na Ziemi. Wiecie, co to znaczy. Ale co się stało? Otóż wyobraźcie sobie falę, która mknie z taką prędkością 1500 km na sekundę i zmienia kierunek. Ja zadaję sobie pytanie, co musiało się stać, że rozbłysk, jak pisze artykuł, niespodziewanie zmienił kierunek. Czy to w ogóle jest możliwe? Więc jakby powody mogą być dwa. Albo rozbłysk został celowo przekierowany tak, aby nie uderzył w Ziemię. Może tak być, chociaż ja sobie nie wyobrażam dzisiaj ziemskiej technologii, która mogłaby to zrobić. Raczej technologia by się usmażyła. Albo też ta fala odbiła się od czegoś, czego nie widzimy. Pewnie wyobrażacie sobie to jako i powiecie, no Ziggy, mówiliśmy ci, że tam jest ta pokrywa szklana i kopuła i rozbłysk się odbił. Nie, nie myślę o czymś takim. Na pewno tak nie jest. Jeśli tak, to może to być raczej kopuła magnetyczna, jakieś pole, może elektryczna, od którego ten rozbłysk się odbił i zmienił kierunek. On zmienił kierunek na tyle, że rykoszetem dostał statek kosmiczny. To jest ten orbiter European Solar, SOYO go nazywają. On monitoruje aktywność Słońca i to, co ten statek przesłał, te informacje, jakie przesłał, bo przetrwał, to pokazało, że po pierwsze, ten rozbłysk był znacznie szybszy niż typowy czas dotarcia takiego rozbłysku do Ziemi. Zwykle to trwa 2 do 3 dni. Ten rozbłysk dotarł w ciągu 1,5 dnia, 32 godziny dokładnie, więc nawet niecałe 1,5 dnia. To było bardzo dziwne dla badaczy, bo no po pierwsze, eksplozja była na dwa razy, tak jakby pierwsza strefa tego wybuchu, taka
poprzedzająca taki peleton, a po drugiej, po tej pierwszej eksplozji była druga eksplozja, która miała siłę 50 megaelektronowoltów. To jest energia wzrosła po tej pierwszej o 10 tysięcy razy. Gdyby to uderzyło w Ziemię, to prawdopodobnie na tej części planety, która by była zwrócona w kierunku Słońca, zostałaby usmażona cała elektronika, w ogóle wszystko, co związane z prądem elektrycznym. A więc mieliśmy szczęście? Jak to jest? A może jest ktoś tutaj na kanale, kto pracuje w takich miejscach, z których moglibyśmy się dowiedzieć, jak to faktycznie wyglądało? Bo ja czytam tylko artykuł naukowy. To nam mówi o wielkim potencjale takich wybuchów na wpływ na elektronikę ziemską, na technologię ziemską. I przy tej ilości wybuchów wysokiej klasy, klasy X, a ostatnio zdarza się ich kilka w miesiącu, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia niesamowicie rośnie. Nadzieja w tym, że jest coś albo ktoś, kto potrafi te wiązki energetyczne przekierować. No i teraz tak jeszcze trochę o życiu, słuchajcie, bo nastraja mnie bardzo pozytywnie pogoda, otoczenie. To, że ten klimat, mimo że taki gorący, to jednak mimo wszystko nam sprzyja. A mimo to życie niesie ze sobą wyzwania, wiele takich. Wy ich doświadczacie, ja tego doświadczam. Zwłaszcza teraz, w tym czasie przejścia, bo podkreślam to już wiele razy, ale my tego nie zauważamy, tego momentu przejścia. Z historycznego punktu widzenia za lat 200, 1000 będzie wyglądało to jak nagły moment, ale my tego tak nie widzimy, bo my w tym punkcie żyjemy. To trudne, ale jednocześnie sprawiające, że jesteśmy w wyjątkowym czasie. Energie dochodzące z przestrzeni, albo słonecznej, albo kosmicznej, dla wszystkich nas przygotowują nas, robią takie przygotowanie do tego, by w końcu wyrosnąć ze starych sposobów życia. Rację mają ci, którzy stoją po ciemnej stronie, którzy mówią, że nic już nie będzie takie, jak było. Oni o tym wiedzą. My też musimy być na to gotowi i układać ten świat po swojemu przede wszystkim zgodnie z tym, czego oczekuje nasza dusza. Poznaj to. Do głosu dzisiaj zaczynają dochodzić nasze zdolności kreacyjne, twórcze. Myślę o takich drobnych rzeczach. Ktoś nagle zaczyna, kupuje farby i zaczyna malować. Nigdy tego nie robił. Ktoś kupuje sobie instrument, nie wiem, gitarę, skrzypce, klawisze i zaczyna grać i śpiewać. I powiem wam, że obserwując moje otoczenie, jest trochę takich ludzi wokół mnie, którzy nagle doznali tej potrzeby kreacji. Właśnie wtedy to jest ta oznaka, że doszły do naszego głosu, wydostały się na zewnątrz zdolności twórcze. Coś poruszyło te zdolności do tego, ażeby one wyszły na światło dzienne. I to jest piękne. A kreatywność jest jedną z najbardziej koniecznych, ale jednocześnie z największych cech, jakie dziedziczymy po naszym boskim Stwórcy, po źródle. On jest kreacją. Ono jest kreacją. Natomiast my jesteśmy dziedzicami tej kreacji. Mamy zdolność do kreatywności. To wywodzi się poprzez wylew twórczych myśli i uczuć. Ale nie zapominajmy o tym, że to sprawia, że czujemy się częścią Stwórcy, bo kreacja jest jego atrybutem.
jego, jej. Szukam słów, bo nie chcę odnosić się osobowo do tej istoty. Tak. Jeśli jest tak, że my tworzyliśmy już, byliśmy twórcami światów i tworzyliśmy galaktyki, gwiazdy, planety, życia na wielu planetach, to czymże jest dzisiaj twórcza zmiana naszego życia na tej planecie? Naprawdę jesteśmy tak wielkimi twórcami, którzy mogą zmienić w mgnieniu oka, patrząc z perspektywy historycznej, czasu, życie na tej Ziemi. Możemy to zrobić. To jest boska cecha. Innym takim atrybutem boskości, naszej boskości, jest ciekawość. To jest w nas bardzo głęboko zakorzenione. Pierwotnym powodem stworzenia Wszechświata, Stwórcy, była ciekawość. Jak to będzie, kiedy wykreuje ten świat właśnie w taki sposób? I ten atrybut jest też głęboko zakorzeniony i dziedziczony dzięki ciekawości Stwórcy. Trzecia taka cecha, taki atrybut, jest nasz pęd do podejmowania konstruktywnych działań w celu uczenia się poprzez doświadczenie. Nauka w teorii nie rodzi za sobą doświadczenia, więc tak naprawdę tylko przygotowuje nas do tego, jak doświadczać. To jest dokładnie to, co prowadziło kreatora, ten byt, czy też wszechświat, przez miliardy lat istnienia fizycznego świata do tego, czego dzisiaj jesteśmy świadkami. Tak po ludzku mówiąc, przejawia się to u nas jako dążenie do ewolucji świadomości poprzez doświadczenie. Nasza świadomość nie może się zmienić tylko poprzez informacje. Informacja jest tą kanwą, tą bazą, ale żeby jej doznać, potwierdzić ją, musisz doświadczyć. I dlatego naukowcy czy ludzie, którzy się kształcą, zdobywając wiedzę poprzez informacje, poprzez książki, wykłady, muszą doświadczyć tego w praktyce, aby stwierdzić, czy to, czego, co pojęli w trakcie edukacji, tą informację, jest prawdziwe, czy nie. Doświadczenie. Mamy wiele takich aspektów boskości, ale ten najważniejsze, te trzy, sprawia, że ludzie są ciekawi, są kreatywni i są konstruktywni. Przy czym, na koniec powiem tak, byłoby dobrze, gdyby ludzie podchodzili do tego z radością, zabawiając się życiem, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, poprzez pomoc innym, radość, zabawę. Tego wam życzę. I tu chciałbym na koniec krótki cytat z książki, cienkiej książeczki Krystyny von Dreyen. Na koniec wszystko będzie dobrze. To jest krótki cytat z rozdziału Świadomie tworzyć idealny świat. Krystyna pisze: jedno z praw natury mówi, że to, co my, ludzie, wyobrażamy sobie w myślach i dodatkowo też czujemy w naszych sercach, stopniowo będzie się manifestować w naszym życiu. Jeśli więc razem z wieloma innymi ludźmi będziemy sobie wyobrażać, jak wygląda idealny świat, a także czuć, jak to jest w nim żyć, wtedy ten idealny świat musi się zamanifestować tutaj, na Ziemi, i się zamanifestuje. Z tym was zostawiam. Kochani, przed wami weekend. Bawcie się, idźcie się zabawić i idźcie zabawiać innych. Kocham was. Trzymajcie się. Do
porannika w poniedziałek, a jutro będzie audycja z muzyką, do której też Was serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Kocham Was. Cześć.